Son Wlinkraft, odcinek 114. Dzień dobry, wieczór, bardzo serdecznie, jestem Falso96, a to jest kolejny odcinek z serii Son Wlinkraft. I skończyliśmy właśnie budowę tych platform. Oczywiście je trochę poprawiłem poza nagraniem i zostawiłem ostatni element do nagrania. Tak więc... ostatni element jeszcze wam pokazałem, jak to robię. Pokazałem w ogóle, jak robiłem poręcze, ale to jeszcze nie wszystko. Najlepszą część zostawiłem na koniec tej budowli. Jak widzicie, schody też przerobią, że one nie są teraz tam, tylko z tej strony one są. I a propos schodów, to mam tutaj kilka staków schodu i będziemy dokończać budowanie schodów. Schody postanowiłem zostawić sobie na odcinek, ponieważ to jest takie proste, że po prostu idealny na rozgrzewkę. Znaczy już tamto było na rozgrzewkę, ale... cóż... postanowiłem zbudować schody na wizji. Ponieważ ich kładzenie jest takie proste, że raczej pomyłki się tu nie da popełnić. Jak się popełni, no to po prostu braknie schodków. Postanowiłem oczywiście początek nagrać bez komentowania, dlatego że postanowiłem skupić się w pełni na budowaniu schodów.
Znaczy na budowaniu poręczy. Albo balustrad. Oczywiście zasilacz komputera jest po warsztacie, tak więc teraz, jeśli ktoś słyszał w poprzednim odcinku, to w tym odcinku nie buczy już aż tak bardzo, bo został wymieniony. No i przez to też już ten odcinek nie jest nagrywany na zapas, tylko jest na bieżąco już nagrywany. Właśnie jest po publikacji 113 odcinka, a to jest odcinek 114, jeśli o tym nie wspomniałem na początku. Bo na pewno nie wspomniałem. Znaczy teraz to już wspomniałem, skoro już o tym mówię. No niestety ściemnia się, więc będzie po ciemku robota, ale myślę, że jest to na tyle oświetlone, że raczej nie powinno być problemu z widocznością. I to jeszcze nie wszystko w tym odcinku, co znaczy inaczej, dalej już nie zaplanowałem nic, ponieważ skupiam się tylko na tym jednym projekcie. Właśnie z przyczyn technicznych. Dlatego, że właśnie przez tydzień nie miałem dostępu do komputera, więc miałem też sporo filmów do nadrobienia. I jeszcze pewnie nadal mam sporo z innych kanałów. Tak więc... A chcę też odcinki, żeby były, ponieważ w ciągu ostatnich miesięcy udało się zrobić... Znaczy inaczej, jeśli jakiś youtuber codziennie wrzuca odcinek, no to jest to takie jakby, znaczy tak zostało to określone jako daily. Więc skoro ja co tydzień wrzucam odcinek regularnie o tej samej porze, to znaczy, że ja wykonuję w takim razie weekly, czyli odcinek co tydzień. I na razie póki co jest wszystko zgodnie z planem. Tylko... Ten odcinek nagrywam na 9 września, tak więc nie wiem, czy zdążę. Nagrywam go 3 września, czyli już po publikacji odcinka na 2 września. Więc już trochę czasu upłynęło, jeśli chodzi o publikację 2 poprzednich odcinków. Więc teraz muszę trochę nadgonić. Jak widzicie, schodki są wyliczone, tylko po prostu kraftować się nie dało w taki sposób, żeby tego jednego nie było. Takich właśnie sytuacji nie lubię, ale cóż, świeżo zacząłem nagrywanie odcinka, tak więc mnie to już aż tak bardzo nie denerwuje w tym momencie. No, mamy na najwyższym punkcie. Jeśli postawimy tu pochodnie, to prawdopodobnie Minecraft się zamknie. Więc lepiej tu nic nie stawiać. Znaczy nic niepełnego, żadnych niepełnych bloków lepiej tu nie stawiać. Jak się wody, znaczy wody lepiej też tu nie stawiać, bo woda może spłynąć na dół i zgasić wszystkie pochodnie. Ogólnie projekt jest skończony. Tak więc możemy zejść na dół i usunąć tabliczkę. Bo możecie sobie też, no już nie popodziwiacie sobie widoków, ponieważ jest ciemno. Ale... Cóż, postanowiłem co jakiś czas, tam gdzie są tabliczki, to postanowiłem zrobić takie piętra. Żeby było sens stawiać w ogóle te tabliczki. I stąd możemy się przyjrzeć. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie spaść, no nie? Ale chodzi o to, że właśnie możemy sobie przyjrzeć się... wszystkim poziomom, które są oznaczone i są adekwatne do rzeczywistych poziomów w Minecrafcie, czyli 96 poziom jest tutaj i oczywiście tylko z jednej strony możemy do tego słupa podejść, z innych stron nie możemy. Było przy tym sporo roboty, sporo piasku musiałem na to przepalić i w ogóle sporo też drewna na to poszło. O, tu mamy na przykład poziom 80. Postanowiłem, żeby całe piętro zaczynało, znaczy wszystkie piętra, żeby zaczynały się od poziomu 80, tak więc schody prowadzą bezpośrednio na poziom 80. I na szczęście udało się je wcisnąć tutaj, pod tymi schodami. No i tak to się prezentuje. A więc możemy w takim razie uznać, że zadanie zostało wykonane. Tak więc usuniemy tabliczkę. Jest jeden problem. Znaczy inaczej, drewna mam już, znaczy się dużo nie poszło drewna na więcej płotków. Dobra, więc tak. Dokończyć schody do wieży zostało wykonane.
Tak więc... W porządku. Następnie... Tory będą się poprawić. No cóż, tory na razie zostawię, ponieważ chcę zacząć budowę bazy. Nie wiem tylko za bardzo, jak to mniej więcej zrobić, ponieważ... znaczy wiem mniej więcej, ale z drugiej strony nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na razie bym trochę podwyższył tę bazę, ponieważ... znaczy ten domek, ponieważ jest on dość niski. A chodzi o to, żeby był wyższy nieco. I ogólnie jeśli chodzi o tory, to bym przyniósł je w to miejsce może... Dobra, później się tym zajmę. Bo nie zaplanowane to jest to, ja bym musiał na spokojnie poza nagraniem zrobić. Albo ewentualnie bez komentowania. Nie, po ciemku ja nie mogę pracować. Muszę poczekać, aż się zrobi dzień. Właśnie skończyło mi się drewno. A tutaj, jak widzicie, wyznaczyłem już mniej więcej wysokość tego budynku. Jeszcze nie wiem, czy tego nie będę zmieniał. Na razie póki co postawiłem w ten sposób. A jako, że skończyło się drewno, to będę musiał pościnać trochę drewna. Można by po prostu ściąć jakieś drzewka gdzieś w pobliżu. Na przykład to drzewko. Więc w sumie to tak duży problem nie jest. Ale chodzi o to, że już całkowicie zapasy drewna się skończyły i będę musiał nafarmić więcej drewna. Bo się skończyło. No, cały slot to narzędzia. Nie wiem, czy inne też się nie psują od liści, tak więc... Ale chyba tak raczej. Dobra, mamy drewno, więc... Wtedy już na pewno powinno wystarczyć. O, i gotowe. Hop. Dobra, żeby zminimalizować straty zdrowia. I
teraz co pozostało? Myślę, że chyba... po bokach drzwi chyba nie ma sensu robić tego, znaczy z tego co mi się wydaje, ale... Zresztą jeszcze się zastanowię, czy zrobić w ten sposób, czy raczej nie. Bo wtedy będzie więcej miejsca, na przykład na schody, jeśli nie będzie z boku drzwi. A wyjście można zrobić przy pomocy na przykład balkonu, że dorobimy sobie balkon i po prostu z balkonu może być zejście. To zawsze jakaś dodatkowa opcja. Dobra, i trzeba by się zająć wreszcie tym podłogą. Najpierw zróbmy podłogę. Jak zrobimy... Nie no, chwila. A może sufitem najpierw się zajmiemy? Sufit będzie na tej wysokości, tak więc... Myślę, że ta piwnica będzie miała sufit. Dzięki temu, jeśli bym... No, dzięki temu będę miał większy wybór, jeśli chodzi o podłogę. Najpierw dokopnę się do... Znaczy nie, to jest właśnie teren sufitu. Chyba, że sufit by po prostu był z ziemi, najprościej w świecie. To też dużo... No, czyli... Czyli po prostu będzie trzeba... Z powrotem to zadirtować, pokazuje się, że jednak dirt tutaj będzie dobrym zastosowaniem. Jeszcze trzeba ustalić, gdzie będą schody. Dobra, zabuduję w takim razie to. Dobrze, a więc tak. Tutaj oczywiście zrobię podłogę, ale żeby nie była zbyt nudna, to po prostu poszukam czegoś ciekawszego. Dobra, chodźmy w takim razie. Dobra, gdzie jest powrót? W tamtą stronę. Oczywiście jak się ściemni, no to wtedy myślę, że budowę po prostu będę musiał wstrzymać. Gdzie znajduje się glina? Czy w ogóle była glina w Minecrafcie na tak starej wersji? Myślę, że powinna być, ale w którym miejscu to trzeba to ustalić. Te tory bym poprawił, bo są w złym miejscu po prostu, mówiąc w skrócie ogólnie. A więc wyburzymy je. Damy je kiedyś gdzie indziej. Skoro już coś robię, no to... Czemu tych torów nie widzę? No, tu mam je. A to są czasy, kiedy nie mogliśmy szybciej wykopywać tych torów. Tylko po prostu przy pomocy kilofa nawet trwa to tak długo, że... Już nie pomogło. Że już Kilof miał dość i nie wytrzymał. Nadzieję, że wszystkie tory pozbierałem. Pochodnie oczywiście sobie zostawię tutaj, ponieważ one idealnie przydadzą się, żeby łatwo móc wrócić. Zwłaszcza nocą, kiedy ciemno jest. Dobra, sobie usunę po prostu te tory, ponieważ one trochę mi tutaj szpecą krajobraz, a nie są w ogóle praktyczne, tak więc... Oczywiście wiem, co zrobić mniej więcej, żeby to działało tak jak trzeba, ale i tak chciałem tory poprowadzić w inny sposób, w innym kierunku, tak więc... Dlatego je usuwam. Nie dlatego, że nie działają. Nie spełniają swojej funkcji. Ten most później też usunę. To też można usunąć ten cobblestone. Nadzieję, że przez to nie stracę zbyt szybko diamentowego kilofa. Można by drewniane sobie kilofy dorobić i po prostu drewnianymi to skopywać. Przynajmniej się nie zmarnowało diamentów. A tak to teraz kilof w tym momencie się marnuje. O, zaczyna potężnie przycinać.
Coś tam zostawiłem, czy wszystko wziąłem? Dobra, wykopmy też te deski. Znaczy tamte deski, bo tamte są... To sobie zabierzemy. Sprzątamy z powrotem. Dobrze, wszystko, nic nie pominąłem. A jeśli pominąłem, to najwyżej się to straci. Akurat tak się złożyło, że to mi po prostu tutaj nie będzie potrzebne. Istnieje pewien sposób, aby nie zmarnować narzędzi, żeby używać pojedynczo narzędzia, a nie podwójnie. Tak więc może ten sposób będzie najszybciej. O, nie ma to jak oszczędność. Ale tu już to coś takiego nie zadziała. Znaczy zadziała, tylko mogę nie wszystko pozbierać. Miało być ścinanie drzew. Wiadomo, bo to jeszcze nie wszystko. Będę potrzebował jeszcze więcej drewna, żeby kontynuować. Dobra. Tutaj powinienem dosięgnąć. Dobra, wszystko już jest pod kontrolą. Wszystko już tutaj stąd zabrałem. Ten tor. Sporo desek z tego się odzyskało. Można teraz z tych desek zrobić coś innego. Na przykład przerobić je na patyki. Albo użyć ich jako paliwa do pieca. Więc w tym miejscu miały być tory. Na razie zanim je położę, to oczywiście nawet musiałbym zrobić piwnicę, bo chcę wiedzieć, jak te tory w ogóle mają dojść tutaj. Na pewno w tym miejscu chcę, żeby się zaczynały, aczkolwiek jeśli to możliwe, to mogłyby się nawet zaczynać gdzieś w tym miejscu. Nie, tu już nie potrzeba tego robić, tu mogę sobie na spokojnie dojść na piechotę, zwłaszcza, że i tak na piechotę jestem w stanie się dużo dalej przenieść niż minecartem. Dobrze, więc tak. Tu sobie postawimy tory, które nie będą miały ani początku, ani końca. I gotowe. Na razie sobie schowamy. Znaczy nie schowamy, bo skrzynki tu nigdzie w pobliżu nie ma. A teraz nie będę jej robił, bo... Znaczy w sumie stać mnie na skrzynkę, mogę sobie zrobić, ale... Teraz nie skorzystam z tego, że tak powiem, przywileju. A i a propos budowy, znaczy muszę o tym wspomnieć, znaczy to jest tak naprawdę mało istotny detal, ale jednak w miarę istotny. Podczas budowania tego projektu udało się zużyć jedną z desek, którą schowałem do skrzynki. Na patyki. Bo akurat była nieparzysta liczba desek, więc to idealnie uzupełniło wszystko. Jak widzicie, już nie ma tej deski. Nie wiem, czy ktoś to wyśledził na odcinku, czy ja w ogóle to zarejestrowałem, czy nie wycinałem tego przypadkiem, ale jeśli nie wycinałem, no to mówię o tym. A jeśli wyciąłem, no to jako dodatkowa, że tak powiem, ciekawostka. Dobra, tak, bazę właśnie buduję, a tory... Cóż, czy to się liczy jako poprawienie torów? Usunięcie ich? Nie. Trzeba je jeszcze zbudować. Tak więc jeszcze nie jest to wykonane, ale jak widzicie już mniej zadań zostało do zrobienia. Czyli po prostu wykonujemy postęp. A i nie wiem ile czasu nagrywam, ponieważ zrobiłem przerwę w nagrywaniu, aby nie stracić tego co już zrobiłem. Tak więc... Właśnie, chciałem poszukać czegoś bardzo istotnego, nie bez powodu zrobiłem łopaty. I to jeszcze w dodatku kamienne. Ale niestety jest teraz tak ciemno, że eksploracja świata nie ma sensu. O tak ciemnej porze. Bo ciężko cokolwiek dostrzec. Pójdziemy tak daleko jak się da, jak będzie widać. Tak więc... To jest drobnym problemem. Dobra, a więc w takim razie sobie przeczekamy aż będzie dzień, wezmę glinę.
pozbieram ile się będzie dało, jeśli znajdę, a jak nie znajdę, to wrócimy do bazy i zakończę odcinek, bo dziś nie ma za dużo warunków do nagrywania. Znaczy są niby, ale są remonty, to jest sezon remontowy, więc... Najwyżej bez mikrofonu bym mógł nagrywać. No, ciemność, dobra. Ale poczekamy, aż znajdzie księżyc i będzie dzień. A ja w tym czasie dokończę śniadanie. Kolejną kanapkę ze śniadaniem. Cóż, zrobił się dzień. A więc w takim razie zobaczmy, czy gdzieś tutaj jest glina. Tam mamy pochodnie, bo tam jest spał. Jednak nie ma gliny nigdzie w pobliżu, ponieważ tamta część świata została wygenerowana na wersji alfa. Tak więc... Na wersji alfa 1.04. Tak więc raczej nie znajdziemy tam tego, czego szuka. No niestety. Nie można mieć wszystkiego. Musiałbym kilkaset kratek, kilkaset metrów dalej pójść, żeby znaleźć glinę. Tak więc... Chyba raczej z cegieł sobie nie pobudujemy. No cóż, trudno. To przynajmniej może bym przewalił trochę kamienia i zrobił po prostu część w podłogi, czy tam, nie, to miał być sufit. A sufit też może być jakoś ładnie udekorowany. Dobra, zobaczmy surowce. Z kamienia coś na pewno by mi się przydało. Zwykłego kamienia raczej tu nie ma. Trochę to roboty zajmie, ale trzeba wreszcie zająć się piwnicą, ponieważ jak jej nie zrobię, no to nie będę mógł poprowadzić torów. A tym samym nie skończę tego zadania. Tak więc... Zbroja oczywiście będzie na pamiątkę. Dobra. Pytanie, ile rzeczy przepaliłem? Dużo, jeśli chodzi o jedzonko, to jest go bardzo dużo, jak widać. Ale i tak mi się nie przyda na razie, bo gram na pokojowy. Trochę węgla sobie weźmiemy. Najlepiej z kilka. Tak, cały węgiel, który zbierałem, to teraz się zużyje. Dlatego, że będę chciał sporo przepalić. Bo żelazo kiedyś przepaliłem, więc mam go trochę w jakiejś tam ilości. Nieprzeciętnej. Mamy też złoto przepalone. W ten sposób. No i trochę kamienia by się przydało. A więc sobie nazbieramy, znaczy weźmiemy trochę kamienia. Jak widzicie, kamień mi szybciej schodzi niż dirt. Tak więc trochę to zajmie. O, tu sobie damy. O, i tutaj. Trzy kamienie będą przepalone. Jak się przepalą, to... No to będziemy ich używać do budowy. Szkoda, że nie mam szybszego transportu. Mógłbym po prostu piece zabrać i zbudować sobie już na miejscu. Chyba tak coś takiego zrobię właśnie. Strasznie ciężko wszystko szybko zrobić teraz i dynamicznie. Dynamikę zaplanowałem tylko podczas budowy tych platform. Oczywiście większość robiłem poza odcinkiem. Znaczy już chyba... 8 to jest jeden węgiel. Tak więc mogę zabrać węgiel, ten też i ten też. Zabierzmy węgiel i poczekajmy, aż się przepali 8 surowców.
Znaczy 8 przedmiotów. Zabierzmy sobie to i ostatni ten przedmiot i pójdziemy sobie po prostu przebadać to już na miejscu, aby jak najmniej czasu zmarnować. Tutaj można by się zająć tymi drzewami. Najgorsze są te mutanty, które wyrosły tak wielkie, że ja po prostu kiedy ścinałem drewno tutaj na tej farmie, poza nagraniem, to po prostu omijałem te mutanty. Więc po prostu kiedyś będzie trzeba je ściąć. Możliwe, że kiedy już narzędzia będą nieco bardziej wytrzymalsze. Bo teraz to, no wiadomo, można kilka siekier żelaznych zrobić. Ale w tym momencie mam inny cel, czyli dokończyć ten dom, który będzie kolejną bazą i to będzie pierwsza baza, w której będzie portal do Netheru lub w pobliżu której będzie portal do Netheru. Bo nie wiem, czy będę chciał go tak bezpośrednio w środku domu wstawiać, możliwe, że w piwnicy. Albo ewentualnie jakieś wyjście będzie, gdzie powstaje portal, jeszcze nie wiem. Ponieważ tak do przodu jeszcze nie planuję. Planuję, wychodzi jak zwykle. Teraz tak, piece. Piece postawimy sobie tutaj. Tak, w tym miejscu, w tym miejscu. To będzie dobre miejsce na piece, tymczasowe. No to wsadzamy z powrotem. 56 tutaj. 56 tutaj. I jeszcze tutaj. 56. I gotowe, i przepala się dalej. A ja będę miał dzięki temu blisko do surowców. Trzeba jak najekonomiczniej to robić. Dobra, teraz tak. Może już zacznę jakiś tam zarys podłogi. A właśnie, a propos podłogi, to można ją też chyba w taki sposób robić. O, robią się też takie. Sufit to będzie, więc może zrobię więcej takich takich wzorów. Znaczy to będzie raczej randomowy wzór, ale chociaż nie, bo miał być z dirtu sufit. No cóż. No to trochę jestem w kropce tak zwanej. Ja bym to musiał zaprojektować poza nagraniem. W nagraniu chyba nie zaprojektuję tego. Bo będzie sporo poprawiania. I chyba tak zrobię. Chyba się tak zdecyduję. Ja to zrobię poza nagraniem, jak będę miał czas. Tylko nie wiem, czy będę miał czas, ponieważ już ten odcinek nie jest na zapas, tylko na bieżąco. A gdy robię na zapas, to mam więcej wtedy czasu. A teraz mam mniej czasu. No dobrze, niech będzie. Będzie to taki jakby... Cóż, na tej wersji muszę niestety poza nagraniem to zbudować, ponieważ inaczej nie jestem w stanie tego zbudować. A więc... Wiadomo co robić, jeśli odcinek wam się spodobał. I to tyle. To jeszcze nie koniec. Podczas budowy postanowiłem nagrać niektóre momenty, bez nagrywania głosu. Podczas szukania piasku niedaleko wypatrzyłem pustynię z kaktusami i piaskiem.
Po powrocie zasadziłem kaktusa i... Okazało się, że kłuje z dwóch z czterech stron. Pora ściąć kilka drzew z farmy drewna.
ale się ściemnia, myślę, że przeczekam noc.
Mm-hmm.
Zdechł mi kilof, więc robię nowy chyba piąty. Jeśli liczyliście od początku sezonu diamentowe kilofy, to możecie napisać w komentarzach, który to już będzie. A tu powstanie zejście do kopalni.
Thank you.
i to tyle. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij o tradycyjnej ocenie pod filmem oraz o miłym komentarzu. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i już dziś zapraszam Was do kolejnych odcinków z serii Sondlingcraft. Na razie, no i pozdrawiam.